GIMP 3.0 rewolucja w darmowej edycji grafiki. GIMP, darmowy program do edycji grafiki rastrowej, właśnie doczekał się ogromnej aktualizacji. Po 7 latach intensywnych prac, twórcy wreszcie zaprezentowali finalną wersję GIMP 3.0. Co nowego w tym wydaniu i dlaczego warto się nim zainteresować? GIMP 3.0 – najważniejsze zmiany i nowości. GIMP 3.0 otrzymał istotne poprawki w zakresie interfejsu, który teraz znacznie lepiej skaluje się na wysokiej rozdzielczości ekranach. Dzięki temu użytkownicy korzystający z monitorów 4K czy tabletów graficznych mogą cieszyć się większą wygodą pracy. Kolejnym usprawnieniem jest lepsza kompatybilność z nowoczesnymi systemami. Nowa wersja działa natywnie na Waylandzie, co zapewnia większą stabilność i wydajność na nowoczesnych systemach operacyjnych. Dodano obsługę motywów CSS. GIMP 3.0 pozwala na bardziej zaawansowaną personalizację interfejsu. Dzięki wsparciu dla CSS, użytkownicy mogą łatwo tworzyć własne motywy i dostosowywać wygląd programu do swoich potrzeb. Mamy możliwość edycji tak, by nie niszczone były filtry NDE. To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, w których filtry były łączone z warstwą i nie można było ich później edytować, teraz pozostają one aktywne i można je modyfikować bez cofania zmian. To ogromna wygoda dla grafików i fotografów. Dodano automatyczne rozszerzanie warstw. Nie wiesz, jak duży będzie Twój projekt na początku pracy? Teraz GIMP sam zadba o dopasowanie warstw, program automatycznie rozszerzy je w miarę potrzeby. Ulepszono narzędzie tekstowe. Tworzenie napisów w GIMP jeszcze nigdy nie było tak proste. Nowa wersja pozwala na dodawanie konturów, cieni oraz pochylania tekstu, co znacząco zwiększa możliwości edycyjne. Program otrzymał nową organizację warstw. Od teraz można zaznaczać, przenosić i przekształcać wiele warstw naraz, co znacznie usprawnia pracę nad bardziej złożonymi projektami. Na koniec ciekawostka. GIMP 3.0 zyskał odświeżone logo. Maskotka Wilbur przeszła subtelną metamorfozę, co podkreśla nowoczesny charakter programu. Podsumowanie. GIMP 3.0 to długo wyczekiwana aktualizacja, która znacząco podnosi komfort pracy użytkowników. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się grafiką profesjonalnie, czy tylko amatorsko, nowe funkcje i ulepszenia sprawiają, że warto dać tej wersji szansę. Zwłaszcza, że program jest darmowy, a poprawki tworzą interfejs bardziej przyjazny niż w poprzednich wersjach. A ty, co sądzisz o GIMP 3.0? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów, oraz dać łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.